Cześć. Dziś opowieść krótka o mutancie. Wietnamczyk Nguyen Thi Hong uprawiał sobie kiedyś Ludwigię Inklinatę, Cube. Nie wiadomo po co. Albo chciał zjeść, albo mu po prostu wyrosła i już. Nie wiadomo, co wlał do wody, czy też czym napromieniował. Ale kiedy już się znudził i chciał tą Ludwigię wywalić, wsadził łapy do wiadra i okazało się, że liście Ludwigi stały się zupełnie inne niż były poprzednio. Wietnamczyk przeklął po wietnamsku coś w stylu: Matka, kto jej poskręcał liście? A matka odpowiedziała: Tornado. I tak powstała nowa odmiana Ludwigi. Ludwigia inclinata to roślina łodygowa, która w naturze występuje na Kubie i w Wenezueli. Jej wersja Tornado posiada długie i poskręcane liście, ale tylko w uprawie podwodnej. Kiedy wylezie z wody, liście zmieniają się na bardziej owalne. Kolor liści od zieleni po czerwień. Uzależniony jest od oświetlenia. Tornado nie różni się pod względem wzrostu od innych Ludwigi. Rośnie zawsze krzywo, pod pewnym kątem. Kwitnie na żółto, ale oczywiście tylko nad wodą. Tornado zapewne wielu z Was się spodoba z wyglądu i chcielibyście ją mieć u siebie. Ale należy pamiętać, że jest to roślina bardzo wymagająca. Niespełnienie warunków uprawy spowoduje słaby wzrost rośliny, brak wybarwienia albo wręcz jej padnięcia. Po pierwsze i najłatwiejsze, ta Ludwigia potrzebuje miejsca do wzrostu. Upychanie jej pomiędzy innymi roślinami może się źle skończyć. Po drugie, światło. 1 watt na litr może wcale nie być dla niej zbyt dużą dawką światła. Oświetlenie 10-12 godzin na dobę. Żeby jeszcze dołożyć trudności, to trzeba ją nawozić i podawać dwutlenek węgla. Bez tego roślina będzie rosła, ale nie będzie wyglądać jak na zdjęciach. Potrzebuje dużo żelaza i mikroelementów. Temperatura 24-30 stopni Celsjusza. Woda miękka, pH 5,5 do 7,4. Podłoże jest dla tej rośliny mało istotne, ponieważ większość składników pokarmowych pobiera poprzez liście. Ludwigia Inclinata Tornado nie lubi przycinania i to Was pewnie zmartwi. Często łodyga, która została przycięta, czernieje i zamiera. Dlatego częste przycinanie w celu rozmnożenia rośliny może być problematyczne. Łodyga jest dość krucha, więc należy uważać przy umieszczaniu sadzonek w podłożu. Na koniec informacja, że wiadro Wietnamczyka było żółte i ocynkowane. Nie wiem, czy ta informacja na coś się przyda. I to tyle. Pieniążki proszę wrzucić do świnki. Napisy.